Podejrzewam, że Cezary Pazura raczej nie bawi się w żadne tam, w jakieś tam tuningi, malowania i tak dalej. To jest raczej zbyt poważny facet. Poszukamy na jego Instagramie, czy jest tu coś o Porsche. Tutaj coś widać. Wujek Czeżary, tutaj coś widać. Jest Macan chyba satynowy, co? I zrobimy go chyba w wersji standardowej, czy nie? Tutaj coś widać. Tu ma jakąś inną furę. I on się chyba kiedyś chwalił na jakimś filmie, że testował Porsche Caymana. Tylko nie wiem, czy ten jest w grze. A, bo nie w salonie Porsche. Teraz trójka dzieci. Maja. A, okej. Okay. Czyli to są jego niespełnione marzenia. Dobra, tutaj widać, że ma tego. To jest chyba to. Tutaj co mamy? Jakieś może inne będzie. Czyli co, robimy niebieskiego Macana, ale jak go robimy? Czy, bo mamy tutaj chyba dowolność. Cezary Pazura raczej nie jest taką osobą, jak wspomnieliśmy, żeby tam tuningowała swoją furę. Aczkolwiek ten kolor wygląda na niestandardowy, chociaż mogę się mylić. Dlatego wejdźmy sobie w tuning. Tu... Aha, to muszę wejść, dobra. I sprawdźmy tego Macana. No myślicie, że jakiś tam... Że jakiś tam fantastyczny będzie? Dobra, zobaczcie, tu mamy jakiś preset nawet. Na offroady możemy go zrobić. Ale my robimy taką wersję spokojną. Taką czarkową robimy dzisiaj wersję. Ten jaśniejszy, Grzecho, mówisz? No dobra, już nie będę się tam kłócił. Okej, okay, więc zresetowaliśmy ustawienia, mimo że i tak były zresetowane. I zostawimy go w standardzie, trochę nim sobie pojeździmy. I kurczę, musimy znaleźć właśnie takie felgi, jak ma Cezary Pazura. Auto Cezarego Pazury będziemy mieli chyba bardzo dobrze odwzorowane w takim razie. I tak, żeby jeszcze dodać takiego bajerka. Wiecie, Cezary Pazura to jest rozpoznawalna postać na całą Polskę, więc dobrze warto chyba dbać o swoją prywatność i mieć mega przyciemnione szyby. W jego przypadku na pewno. I jeszcze tylko tak sprawdzę dla pewności, czy lusterka ma lakierowane na kolor samochodu. I tak też zostawimy. Dziwny jest ten samochód, to ani SUV, ani nawet crossover. To jest taki podwyższony Golf Plus albo coś takiego. Nie wiem. O, ktoś ma już dokładnie takiego samego Macana. Zrobił sobie, proszę bardzo. Czy takie same felgi? Będziemy jeździć Macanami Cezarego Pazury. Poszli! Nie, taki kwadratowy znowu. Pościgamy się nim, no. Może Cezary też cię pościgi? Tu driftem próbuje ktoś. O. Przywitajcie się z Enargo tutaj na czacie. Fajnie, że wpadł. Że miał sekundę, żeby zobaczyć, co tam u mnie. My teraz sobie tunigujemy, znaczy tunigujemy. Mamy samochód Cezarego Pazury, jest to Porsche Macan. W standardowej wersji, tylko tutaj mamy taką inną felgę. Całe szczęście akurat ta felga, którą on ma w swoim samochodzie, jest w grze. Wyjadę tak na słońce, żeby było widać. To jest dokładnie ta felunia. Pięknie się przywitaliście z Largo. Jestem z was dumny. Dobra, ciśniemy. Może tym razem pójdzie mi lepiej. Ale trzeba przyznać, że na tym standardowe to Porsche bardzo fajnie się zbiera. I spoko się nim jeździ w grze. Bardzo fajny samochód. Będzie hopa. Gdyby to pan Czarek jechał, to by zamknął pewnie oczy.
No patrz, zmulę go na tej czwórce. Ale jakoś podjechał pod tą górę, nie jest źle. I hopa. A tutaj przede mną macie Cayenne teraz. Widzicie, że to jest trochę dłuższy samochód, nie? Taki większy w ogóle. I cyk. Pan Cezary później wpadnie na odcinek i powie: kurde, czemu tak słabo jeździł moim ulubionym wozem? Myślicie, że tak będzie? Marne szanse, co? Wow! Co to było? No i nie dogonię całego tego peletonu, ale na szutrze całkiem fajnie mi szło. Ech, ale chyba nie byłem ostatni. Mam nadzieję. Kurde. Kiedy vlogasek z wujkiem Czarkiem? No wiecie, że Cezary Pazura ma swoje konto na tym, na YouTubie. Normalnie wrzuca filmy. Różne historie i ciekawe rzeczy w ogóle opowiada. Ale gdzieś tam dalej widać w oku ten taki błysk młodzieniaszka, nie? Mimo, że ma swoje lata. To jest właśnie w nim chyba takie najciekawsze, takie intrygujące. Także zajrzyjcie też na jego kanał, jeśli nie znacie. No myślę, że większość z was raczej zna Cezarego Pazura również na YouTubie. A tutaj mamy jego samochód, Porsche, Macan, piękny niebieski kolor, w ogóle bardzo ładny samochód. Wow! Ale się teraz namnożyło tych Macanów, nie?